Din, 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 din. Siemano, cześć, dmuchany ryżu. Cześć, Bali. Siema, siema. Piątek, piąteczek, piątunio, co? Nareszcie. Cześć, Krzysiu. Witam, Jakuba. Siemka, siemka. Poczekam, aż trochę więcej się zbierze. Kawa jest. Chińcu jutro ma wolne. Dzisiaj oczywiście mamy stream Wargamingu. Czekamy. Jest godzina 17.30 u mnie. U was jest o godzinie... Znaczy u was jest godzina 18.30. Stream ma być u mnie o 19.00, a u was to będzie godzina 20.00, tak? Więc dzisiaj dowiemy się, co ciekawego Wargaming nam pokaże w nowym sezonie. Ewentualnie może być taka możliwość, że Wargaming przedłuży może jeszcze o kolejny tydzień ten sezon obecny i wcale się nie dowiemy. Ale nic, zobaczymy. Ja wiem mniej więcej, co będzie. Zobaczymy, czy dzisiaj i również wy się dowiecie. Witam Łukasza, witam Grzegorza i oczywiście Darka witam. Witam serdecznie. Tutaj dostałem od bezdomnego skrzynię, tak więc zaraz sobie otworzymy skrzynię. 13 skrzyń od bezdomnego. No hojni są, no co zrobić, no. Tak więc na nowy sezon może coś tam wpadnie. I oczywiście będzie nowy sezon. Postaram się rozdać i dla was przepustki na nowy sezon, jak to zazwyczaj bywa. Tak więc spokojnie. Nowy sezon powinien się zacząć za 3 dni, czyli od wtorku. Zostały nam tutaj, słuchajcie, 3 dni, pozostałe dni, 3 dni. Ja wcale nie płaczę, bo mamy oczywiście, pamiętajcie o tym, jak zawsze zaczyna się nowy sezon, nie mamy tych boostów, które teraz obecnie są. Ja już chyba robię, nie wiem, tam 300 którąś operację czy coś tam tutaj, także mamy, chodzi o to, że mamy więcej expa zdobywamy, więcej złota zdobywamy i coś jeszcze chyba, nie wiem co tam jeszcze zdobywamy. W każdym razie mamy większe boosty do srebra. I na początku pamiętam zawsze jak się sezon zaczyna, tych boostów nie ma. I każdy płacze, że a kurde na minusie jest na dziesiątkach, że na premkowych pojazdach się mniej zarabia i tak dalej. Dlatego, że po prostu nie mamy tych bonusów specjalnych, które są właśnie, jak już skończymy sezon, to wtedy nam się te bonusy odpalają. Czekajcie, szczegóły tutaj będzie? Nie, chyba nie ma. Nie pamiętam, gdzie tutaj to sprawdzić, który ja mam obecnie, ale tam mam, no dość daleko jestem. Nieważne. Jeżeli chodzi o operacje, to tutaj punkciki lecą, oczywiście 10 dni zostało, tak więc spokojnie jeszcze jednego super persa wbijemy, prawie 3 bańki znowu wpadnie, tak więc spoko, no a tak poza tym to chyba tyle, witam Marcinka, Bali, nie mogę, bardziej prawdopodobnie jest ta druga opcja, bo aktualnie eventy kończą się 4.4. Cześć Ernest, Motowrona również, witam. Tak więc co? Otwieramy skrzynię? Otwieramy, pewnie, że otwieramy. Zobaczymy, co tutaj nam te skrzynie przynoszą. Oczywiście to jest poker. Może wypaść coś, a może nic nie wypaść, tak więc. Prawie nic, chyba minimum, jakie może być w takiej skrzyni. 425 golda. To jest chyba ta najmniejsza ilość, jaka może wypaść. Lecimy dalej. To samo. 825 bez czołgów premium. Kurde, te dni konta premium, szkoda, że nie można tego rozdawać. No to jest, mówię, to jest po prostu loteria, tak? Albo wypadnie premka, albo nie wypadnie. Nie wypadła ani jedna. Mamy jeszcze jedną skrzynię, 14. No i tutaj też nie wypadła, tak więc pamiętajcie o tym, że to jest loteria i nie, czasami lepiej nie wydawać i się nie rozczarować. Dla mnie to jest tak, łatwo przyszło, łatwo poszło i są. Dobra, to co, lecimy? Lecimy. Czekajcie, czy my pojedziemy sobie? Może kurde niszczarki, ile mi tam zostało? Tutaj jeszcze sporo tego jest chyba, nie? 59 dni, tak więc jest jeszcze trochę czasu, jeżeli chodzi o ten kontrakt. Jestem na
Siódmym, tak? Na siódmym etapie, spokojnie. No, spoko. Dobra, to możemy sobie pograć. Wcale nie musimy grać niszczarkami. Pogramy sobie nawet czołgami średnimi, tak? Pogramy sobie średniakami. Co tam dziś ogrywane? No właśnie tak się zastanawiam, co dzisiaj pojedziemy. A czekajcie, spróbujemy, kurde, może zobaczymy, jak będzie szło. Jak będzie szło na tym czołgu, co wczoraj grałem. Tam mam 62%. Kto wie, może się uda, kurde, wbić mu złote. No zobaczymy, zobaczymy, jak będzie szło. Czekajcie, tylko patrzę na pociski. Dam mu więcej burzaków. No, bo tutaj jest niezłe. Alfa trochę mała penetracja, 61 na tych burzakach. To jest mała penetracja, ale jakieś tam miękkie, miękkie szony może będą. Patrząc ogólnie na ruskie medy, to słuchajcie, tutaj na ósmym tierze nie ma nie wiadomo czego. No Senjutsu, to jest wiadomo najlepszy z nich wszystkich, ale bardzo mało jest tych premek. To są wszystkie premki, które ja posiadam, radzieckie i praktycznie trzy czołgi są identyczne. Motherland, Volk i T-54 Mod 1, tak? Trzy czołgi praktycznie identyczne. Mamy Guardiana. Mam. No jest obiekt pojazd jako drzewkowy. K-91 i ten Senjutsu. Bardzo mało. Patrząc na przykład na inne nacje, czekajcie, zobaczmy sobie na przykład na czołgi amerykańskie. No to tutaj jest troszeczkę lepiej. Chińskie, no już, no chińskie też, to w ogóle jest taki kosmos, że te wszystkie są czołgi praktycznie identyczne. Francja, to samo. Większa różnorodność jest na czołgach ciężkich, dużo, dużo lepiej, tak samo niszczarki. Ale medy, to tak powiem wam szczerze, na ósmym tierze, tak jakby popatrzeć na nację, tak jak teraz to robimy, no to Primo Victoria, Earthshaker, Draugen, Lansen C i Udesk. Tu jest bardzo duża różnica w tych pojazdach. Może działa, nie różnią się w porównaniu Earthshaker do Draugena, czy no te dwa działa są podobne, a reszta to praktycznie każdy inny pojazd, tak? Draugen, Lansen C, sylwetka identyczna, ale działa są zupełnie inne. Tak więc kurczę, no czekajcie, Brytole też tutaj Centurion króluje i nic poza tym. U nas to jest w ogóle dramat, tylko dwa czołgi. Japończyki to samo. Tutaj jest dramat. Nie wiem, dlaczego oni nie dodają nic ciekawego. I Włochy. Bardzo ubogo. Powiem wam, że bardzo, bardzo ubogo. Żeby czołgi włoskie były tylko dwie sztuki, no bo to Progetto i Pantera. Arietta to jest to samo co Progetto. Dla porównania. Składaki, no to już tu wyglądają zdecydowanie lepiej. Większy wybór jest, tak? Ale no, Wargaming, słuchajcie, ma tutaj spore pole do popisu, ale no nie wypuszczają tych czołgów. Dobra, ruski, tak? Miał być rusek, to pojedźmy ruskim. Wczoraj w miarę okej, wyszła bitwa. Jedziemy. Kogo nie witałem, witam serdecznie. Piotr, potrzebuję podpowiedzi, jak użyć funkcji na padzie, na przykład potrzebne wsparcie, bo nie mogę tego rozgryźć. A na jakiej konsoli grasz? No mogliby dodać troszeczkę więcej tych medów. Zobacz, ja tutaj jak grasz na Xboxie, no to masz pod lewym spustem masz ten długi przycisk. Wciskasz sobie to, jakie ty chciałeś? Wsparcie, tak? Potrzeba wsparcia i sobie obracasz spustem, prawym spustem sobie obracasz tutaj komendy. Wciskasz lewy długi, a prawym zmieniasz komendy. I później musisz jeszcze wybrać drążkiem lewym, która komenda cię interesuje, nie? Ewentualnie jak chcesz wsparcie na czołg od razu złapać, ktoś mi wysłał donate'a, kto to był? Darek, no. Darku, jesteś niesamowity, bardzo, bardzo dziękuję. A jak wsparcie, to prawym nad spustem, prawym długim zaznaczasz gościa i wtedy powinno łapać proszę ciebie, wsparcie. Zaraz spróbujemy. Ja powiem ci tak, ja nie wiem dokładnie jak ja to robię, ale ja to robię już po prostu intuicyjnie, że no kurde.
gram i to samo mi się robi, mam po prostu, to tak samo moja pani mówi, jak ty grasz, jak ty w ogóle nie patrzysz na klawisze na padzie? Ja mówię, no nie wiem, gram. Po prostu gram. Bardzo, bardzo, Darku, dziękuję za donate'a. Light, 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 light. Kurde. A, ja nie miałem APCR-a załadowanego, dlatego tak bez sensu poszło. Ale kurczę, nasi tutaj tylko mamy lighta. Coś tam jest, taran. Dobra. Jadę do tego lighta, zobaczymy. Czy dojadę. Obawiam się, że może być niewesoło, jak tam niszczary stoją. Nie chcę strzelać, żeby nie tracić kamo. O, tak, tutaj potrzeba. A, to lewym długim na gościa najeżdżasz i o, i sobie wciskasz i wtedy łapie. Widzisz, potrzebne wsparcie. Lewym, w ogóle nic nie zaznaczasz, tylko na gościa najeżdżasz i lewy nad spustem, ten długi lewy wciskasz. I wtedy ci ładnie się pokazuje. Potrzebne wsparcie. O. O. Ej, no! What the hell? What the hell? Dawać go, dawać. Lepiej świecę niż strzelam. No działo tutaj... No kurde, strasznie rzuca kartoflami. Ale świecić w miarę dobrze świeci. Fakt, że on tutaj blisko stał. Dobra. Nasz light widzę tam... Ciśnie ostro na bazie. Arta. Dobra, strasznie wolne pociski, strasznie wolne. Ale jeżeli chodzi o świecenie, to dobrze. Leżeć było maleńka. Sheridan, zaraz ja będę leżał. Pięknie. Zaraz ja będę leżał. Lightów nie mają, no i pięknie. Co to za light jest tam? LTTB, on chyba nie gra w ogóle. Taran, gdzieś jest taran jeszcze? No dawaj, butehaju. Ile ty masz HP? Niewiele. Tam jest taran. Problem jest tego typu, że jak czołg jedzie szybko, to ja nie będę w stanie go trafić. Strasznie niepewne to działo jest. Nie lubię grać takimi działami. Gregor, co to za jakiś z WTH-a, jakiś klusek? Co to jest w ogóle? Kulus, to jakiś kulus. Co to za kulus? To i obok mnie czołg ciężki, nie wiem czemu on mnie strzela. Dobra, gąski ma. Gdzie ta kulusa? Pojechała, tu jest. Ja go tu nie przybiję raczej. Nie ma szans.
A ta T32 żyje? Nie. O kurde, tu jeszcze dywan jest. Tu jeszcze jest dywan. Gdzieś. Choroba. Tu była jedna niż szara. Staram się... Dobra, nie mogę. Kurde, jak znam życie, to zaraz wyjadę na tego dywana, nie? Tam jest dywan, dobra, jedziemy po tą niszczarkę. Tutaj pomóc najpierw z tym ciężarem. Lodówek stoi nasz, tak? Gdzie jest ten ciężar? Był tu przecież. Tu jedzie. Kurde, zejdzie tam ten musik. O kurde. Dobra, nice. Ops. Kurde, ten dywan mnie trochę martwi. Ta rana żyje? Żyje, skurkowaniec. No nic, ja tutaj chyba będę musiał spotować. Nie mam innego wyjścia. Tylko boję się, że taran mi kurde wyjedzie na górkę. Wtedy będzie lipa. Dobra, nic, poczekamy. Ewentualnie próbować na bazę jechać. Choroba, nie wiem co mam zrobić teraz zbytnio. Kogo nie witam, witam serdecznie. Dziwne, że jest. Jest dywan. No ale kurde, ten mi gościu tutaj nie pomoże. No strzelaj! Dobrze, nice. Jest lodówka. Aha. What the hell? O kurde. O mnie. Jak on go tam wpuścił? Spaniamy!
mnie. Jak on go tam wpuścił, tego tarana? Kurde, co on, ślepy? Nie widział tam nic? Co ten nasz laj zrobił? Kulus? No tak nieduży. Kurde, nie wiem, czym on zginął. Dobra, czekajcie, zobaczymy jak tutaj... 96-67, no dobra, próbujemy. Widzę, ktoś chyba dołączył do mnie, tak? Próbujemy dalej. Krzysiek dołączy. Czy ja bym coś tutaj zmienił? Czekajcie, zobaczę, jaka jest prędkość pocisku. Tylko 1000, niestety. Bardzo wolne są te pociski, no ale nic. Ale dobrze świecił, szczerze powiem, dobrze świecił. Nawet jakbym stanął w krzaku, to by za wiele to nie zmieniło, dlatego że... No kurde, co jest, znowu dychy. Dlatego że ten taran nas objechał, nie? I nawet gdybym, wiesz, gdybym skończył lodówkę, to jeszcze mi został cały praktycznie taran, bo on był prawie cały. No tam jeszcze 195 można byłoby sobie jakoś radzić, no ale z tarana bym nie wygrał. Dzisiaj grałem na 10 tierze 8 też właśnie i kurde, jechały dwa awre u mnie w drużynie i wyjeżdżały 8. Nie wiem jakim to wchodziło, jakim cudem, ale na hita zdejmowali te 8. Po 1300-1400 tłukli, nie? Ja nie wiem z czego oni strzelali. Zazwyczaj jest tak, że tam wejdzie tak jak ostatnio graliśmy za 500-600, a te 8 chyba tak za 4 sztuki zdjęli, nie? Mówię, kurde, co tu się wyrabia, nie? Dobra, ja tutaj jadę na kampę. Jaki jest light? Lightweight. Tutaj staję, dalej nie jadę. Dwie artylerie, tak. Spoko, Grzesiu, ja tam mi się tych swoich nie boję. Tatinków, nie tatinków. One mnie tam, wiesz. Gdzie jest nasza trójka? Czekajcie. Jest rain. Tu jedzie trójka, to że ona jest sama. Co ten light tam robi? Po co on tam wjechał? Dobra, stój tutaj, Krzysztof. Nie wiem, co on tym lightem tam robi, co on tam czyni.
Skończ tym grillem go, kurde, na co ty czekasz? Dobra. Tam jest Tiger. Dobra, chodź Krzysztof na środek. Spróbujemy tego Tygrysa i tego Lighta porobić. Chodź. Może nam się uda. Kurde, tyle razy wam mówię. Jak tutaj już przepchniecie, to nie jedźcie tutaj, bo wyginiecie tam jak... Pięknie grillem zabrał. Wspaniale. Wspaniale. Musimy tego Lighta porobić jak najszybciej. Trawka, weź się wycofaj. Panie Trawka. Dobra, i sony mamy. Trawka padła. Kurde, coś mnie tam trafiło. Niedobrze. Krzysiu, teraz wypadałoby stąd odjechać, dlatego że zaraz nam i zwiedzie. Także uważaj na Isa. Uważaj na plecy, na Ace'a. Kurka na wacie. Dawaj go, Krzysztof. Ajajajaj. Dobra, zaraz może cofnie. Dobra. Ładnie. Uważaj, Ace'a ma... A nie, Tygrys jest. Chodź tutaj do mnie. Trzeba dobój. Nie, poczekam, aż on tutaj wyjedzie. Nie wiem, gdzie jest Is, ale gdzieś Is tutaj musi być. O kurde. Co jest? Z tyłu mamy czołg. Dobra. Aż się niebieski zrobił. To taki smurf. To był smurf. Smurfny czołg. Dobra, co nam zostało? Same twardzioszki. Tu jest jeden. Chodź, Krzysiu, jest tutaj bicie. Na tą niszczareczkę, ale nie widzę, gdzie ona jest. Jest tutaj. Na gąsi stoi, kurde, czy mi wejdzie tu? No niestety. Widzę, ta nasza arta tam sobie dobrze radzi. A to dwie są, o kurde. Pięknie.
Dobra, ja odwrócę. Nie wiem, co się dzieje na naszej bazie. Nic się nie dzieje. O, jest. O, dawaj tego prosiaczka tłustego. Dawaj go, Krzysiu. Krzysiu Jarzyna ze Szczecina. Tutaj chodź. Dobra, postaram się go wyświecić. Jest. Grubas, chodź tu grubasie ty. Dobrze, dawaj grubasa. Odwrócił się teraz, go nie przebije. Jedzie. Dobra, szkoda pocisku. Zostały tylko trzy. O kurde. No i to jest właśnie to działo, nie? Cholera jasna. Czasami brakuje tego czegoś. Krzysztof potrzebuje pomocy z listem. Ty go przebijesz. Ja tak... Jego pokazał mi dolną płytę jeszcze, to jeszcze. Marta nie trafiła. Ile ty tam masz HP? No i jeden możesz przyjąć, tylko uważaj, żebyś... Musisz się pośpieszyć, musisz na niego wyjechać, bo cię niszczarka ściągnie z tego, z bazy, od nas. Wyjedź, nawet przyjmij jeden strzał, ale go skończ. Kończ go. No. Nice. Dobra, tu ścieżka mamy u nas na bazie, został nam RHM. Czekajcie, załaduję sobie te burzałoloki. Za mała penetracja jest po prostu i dlatego z tym instem miałem problem. Daj troszkę. Ach. Dobra, jest świnka. No, ona tam wjechała za ten, nic nie zrobimy. No ten kurde, gościu sobie tam chyba raczej nie poradzi z nim. A dobra. Dały radę chłopaki. Dały radę. Kogo nie witałem, witam serdecznie. Ci co przyszli, dzisiaj dowiemy się, co będzie nowego w sezonie, jak Wargaming zrobi live'a. O godzinie jest... za godzinę, tak? Za godzinę. U mnie o 19, u was o 20. Dobra, patrzmy. 90, ale wolno rośnie, kurde. Po takiej bitwie i prawie ledwo coś siekolwiek ruszyło. 96, 79, no dobra. Nie traćmy wiary, jedźmy dalej. Może już nie będzie dziesiątek. Cześć Konstantin, witam serdecznie. Co cię wzięło, Guardianem? Chcę zrobić te złote marki, wiesz? Jak już jestem tak ponad 96, to... Zobaczymy, może się uda. Na ruskim jeszcze nie mam. 248 penetracje on ma taką ostateczną, tak więc nadycha, kurde, takie jak IS wyjedzie, to czasami może brakować. Owszem, jakby gdzieś tam dolna płyta wystawała, to jeszcze. Dobra, co mamy? Dziewiątki. Dwa super persingi. Tego będzie pewnie jeździło coraz więcej, bo pewnie ludzie wezmą sobie, pozdobywają i będą jeździć. Zobaczcie, Huntsmany u nas, tutaj super persy, tam też mają Huntsmana. Wszystko czołgi zdobyczne. Earthshaker. Witam Kmiecia, witam Helcika, Daniela również witam. Kogo nie witam, witam serdecznie. A czy pan Robert się pojawił na czacie, czy jeszcze nie ma Roberta? Za 3 dni zaczyna się nowy sezon, powinien się zacząć, czyli we wtorek, a dzisiaj dowiemy się szczegółów. Czekamy na live'a. Miałem wam dzisiaj wrzucić taką miniaturkę, takie oczy, bo będzie na tym nowym sezonie, jeżeli chodzi o początkową planszę, będzie taki gościu jeden stał i takie oczy chciałem złapać i będzie zwierzak,
I też tego zwierzaka oczy, no ale sami zobaczycie. Już smoków nie będzie, będzie co innego. Jest jedna arka. Krzysiu, ty tam stój sobie, czy podjeżdżasz dalej? Tak, żebyś ich tutaj kontrolował. O, o. Z daleka, żebyś ich tam kontrolował. Tam jest jeden. Powiem wam, że jeżeli chodzi o super persy, to one, jak ktoś umiejętnie gra, to one potrafią sporo zrobić czasami. Dobra, jednego już nie ma. O, o. Tu jest niszczarki. Są to za niszczarki. Jaćka. A75 jedzie. Nie mam, kurde, dobrego puszczania działa. Akurat na tej mapie. Uff. O kurde, ty skurkowańcu. Jak on mnie tutaj wsadził? Krzyśka już też prawie nie ma, niedobrze. Aja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 j
Czekajcie, co my tu mamy? Szpaku jest. Kurde, no muszę przed nim mocno celować, jedzie ten RHM. Wjechał lightem, dobra, wjechał. Makułeczko, czekajcie. Dobra, nie ma lighta, nice. Jedziemy z tym towarzystwem. Dobra. Został sam. Nice. Poszła wieża? Nie. Mam 5 asyst. Jeszcze jakaś niszczara jest. Przebiliśmy pancerz. Reszta chyba towarzystwa na dole. Tak jest. Oj, nawet nie dojadę, nie. Troszeczkę spadła. Kurde. Cześć Pawle, siemano. Dobra Aśka, dzień dobry.
Albo dobra Baśka też może być. Dobra Baśka też może być. Dobra, czekajcie, zagramy sobie teraz tym. Zagrajmy sobie teraz tym. Tutaj też strasznie wolne pociski, ale kapitalna penetracja. To jest kapitalna penetracja. O, jest Robert. Cześć Robercik, witam. Słuchaj, chciałem ci podziękować za wczorajszego donate'a. Nie miałem żadnej informacji, wiesz, nie przyszło mi powiadomienie. Tak więc bardzo, bardzo dziękuję. Na kaweczkę, tak? Ja dzisiaj piję kaweczkę. Jeszcze z sezonu Halloweenowego. Jedną moja pani znalazła i tak trzymała. Mówi, bo to jej była. Mówi, dobra, wypijemy sobie, jak dziś będzie taki specjalny dzień. A ja tak dzisiaj otworzyłem, mówię, ta kawa leży. Mówię, kurde, daj mi tej kawy. No i jej wziąłem. Jesienna kawa na wiosnę. Ale bardzo dobry smak. Bardzo dziękuję Robercie za donata. Nie dostałem właśnie powiadomienia od tego Tipo. Czy Tiplo, jak coś takiego, tak? Dyszki. Mają lepszą stronę. Aha, tutaj jest spotkaniówka. Jaki jest light? T92. Dwa WT Alfy. Murat, nie ma arty. Dobra, jedźmy. Postaram się wbić na górkę, na flagę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przeklęte reklamy, Grzesiu, to szpem miód na moje uszy. A ja nie mam reklam w ogóle. Kurde, wszystko oglądam na YouTubach i zero reklam. Nic, nie wiem co się stanęło, ale ode mnie nie chcą. Oj, dobre zagranie, Murata nie mają. Pięknie. Pięknie. Tutaj nie mam czołgów. Krzysztof jedzie, tak. WT Auf. A, nie mogę opuścić, działa. No i tutaj problem tego czołgu jest taki, że kurde, on nie ma obrotowej wieży w pełni. On jest bardzo fajny, ale ma swoje pewne mankamenty. Jest kurw. Light mi świeci. Co to za light? Jest T92. Trzeba się go pozbyć jak najszybciej. Jeżdżę light. Dobra, nice. Lighta przydało się skończyć. Jak już nie będzie lighta, to będzie lepsze życie. Czekajcie, nie tak zrobimy. Nie tak zrobimy. Tak zrobimy. No i teraz tego lighta mogę kontrolować. Tam jest też gwiazdeczka, tak? Stała, widziałem. No i co, gdzie ten light?
Kurkowaniec, no. Jakiś Ukrainiec jeździ w tym lajcie, ale zaraz go może skończą. A jak nie, to my. Może mi się go uda tutaj pojechać. Pozdrawiamy. Pana w lajcie. No i dobra, teraz możemy na spokojnie grać. No, come on. Ujojoj, jak szybko wszedł. Kurde, działa, nie mogę odpuścić, no. Zobaczcie. Sunia. Come on. Wiem, że tutaj są kurde wolne pociski, ale bez przesady. Kurde, takie dwie niszczarki tam były w tym mieście całym i strasznie długo się tam bawili w tym miasteczku. Cześć Glon, siemano. Cześć Jantarku, w końcu się udało wreszcie kontrakt tego TDK. Aha. A grałeś nim? Jak ci się podoba? No ten, który jest teraz Gregor obecnie w kontrakcie. Bo nie TVP, znaczy no, kadłub TVP. Dla mnie bardzo, bardzo przeciętny, ocierający się o bardzo słaby. Zaraz możemy nim zagrać w sumie. Strasznie wolne pociski. Sami widzicie, jak są wolne pociski, kurde, jak się ciężko gra czołgiem. Ja nie jestem do tego przyzwyczajony, jak czołg ma wolne pociski, bo dość często wyjeżdżam tak na granicy i w przeciągu tego czasu, w ułamkach sekundy, staram się po prostu, żeby pocisk doleciał, jak wyjeżdżam, a jakieś są wolne, no niestety.
jest kwadratowy, tak? Dobra, jadę dalej. Osłaniać mnie, proszę. Gdzie moje asysty? Halo? Coś tu jest. Muszę uważać na tego buziaczka. Działo. Gdzieś z tyłu jest buraska. Ja kurde nie mogę opuścić działa tutaj na tą niszczarkę. Czekajcie, może tu mi się uda. No dom mi skurkowany. Dobra, uciekam. Tu nie mam wsparcia. A już jedzie te 3-2. Dawaj tym kurde karnawronem. Dawaj go, dawaj go. Dobra, gdzie jest bura? Tu była niszczarka jakaś, nie? Aha, tu jest. Kurde, mało hapsa mi zostało, żeby na niego tu wyjeżdżać. Dobrze świeci ten czołg, powiem wam. Bardzo dobrze. Mam tutaj lisa, panowie, jakby ktoś się mi pomógł ruszyć tu, to by było fantastycznie. Ja na niego nie wyjadę, bo on zaraz zobaczy Chińcul, kurde, i będzie tutaj tłukł mnie. Krzysiek ledwo żyje. Torpi tam jest. Ja bym, kurde, tu wyjechał, fungę sprzedał, ale... Musi mieć jeszcze mniej HP, tak żeby go skończyć.
No widzę tym, kurde, tam ostro ciśnie. Ostro ciśnie. Dobrze, nice. Dobra, jadę. Kadra gdzieś na wodzie jest. Cześć Ferdek, siemano. Hintul Warto FV. A to jest ten z zimnej wojny. FO4201 T95E1, tak? To jest z zimnej wojny, nie warto. Zdecydowanie nie warto. Nawet i na drugiej też nie warto. Ja go mam. Chodzi ci o tego. Brytola, tak? O tego, Centeniela T95. Ja go mam, ale nie warto go nabywać. Jest dużo fajniejszych czołgów, chociaż tutaj penetracja jest spoko. 268. W porównaniu do Centurionów mamy lepszą penę. Tylko, że ta alfa troszeczkę za mała. Na tym czołgu, przy jego mobilności, tutaj ta alfa powinna wynosić tak jak na Mutsie 280. Tak jest moje zdanie. Dobra. Oj, nie to. Cześć Kinga, witam serdecznie. A, no dobra, w następnej bitwie zagram tą niszczarką. Mamy wybrzeże Azura, Pazura, tak? Wybrzeże Pazura. Czekajcie, sobie przygotuję to tutaj. Kurde. Przygotuję sobie YouTube'y, co by Wargamingi oglądać. O, już widzę nawet pod ich jeszcze nie rozpoczętym live'em Fionek tam się udziela. Chce arty na tym, na WW2. Taki zagorzały arcia z niego. Dobra, jedziemy. Jest arta. No dobra, jak oni pojadą tam, to może tu. To my może tu. Jaka arta? Lorka, okej. Okay. Jak light? Magazynek. Kurde, nikt nie pojechał na tamtą stronę. To niedobrze. Dobra, tutaj dalej nie jedziemy, Krzysiu. Tutaj będziemy próbowali coś tu wuchaczyć. Bo wydaje mi się, że nam plecy zaraz padną.
Dalej nie jedziemy, a Hinsul jedzie jak głupek do przodu, nie? Jak zwykle. Tak, tamtą stronę nam robią. To my musimy tutaj może szybko popchnąć. Co tu jest jeszcze? Kreatura. Dobra. No ja nie mam opuszczania działa i muszę kombinować chorowo. Niestety. Hinsul jak zwykle kombinację musi odstawiać. Ciep. To jest diamond. Szybko, szybko panowie, musimy się z nimi tutaj szybko obrobić, bo tamta flanka nam pada. Jadę, Krzysiu, ci pomóc. Nie gadaj. Jak to się stało? O, magazynek tu jest. Nie wiem, jestem kwadratem. Dwa. Jeszcze jeden pocisk chyba. Dawaj na niego. Dobra, szybka akcja musi być. Uuuuła. Niedobrze. O kurde. Kurde, weszło mu, no! Aż ty parówo. Skąd ja tu zostałem? Stąd. Tamten na wieżę gra. Gdzieś jest niszczarka jeszcze. Tam jest gdzieś niszczarka. O kurde. Jedzie gość. Patrz. No dawaj stary, tym Arakisem tam kurnia. Siurdakisem.
Gdzieś była. A tu jest. Lajta mamy? Mamy. Dobra. Jedziemy na Arrakisa. Jedziemy na smerfny czołg, tak? Skąd ten lajcie tu wziął, kurde? Jeszcze pełny. Chłopy nie wiedzą, jak siebie przebić nawzajem. To jest dobre. Tak to się robi. Co będzie w nowym sezonie? Już mówiłem wiele razy. A dzisiaj będzie potwierdzenie. 97-22. Dobra, jedziemy dalej. Pytanie, jak u Hinsula? Czy konto PlayStation zaopatrzone Centuriona? Właśnie, kurde, wiesz co? PlayStation nie, ale nie wiem, co się dzieje, bo tutaj chciałem odebrać na tym drugim koncie i nie wiem, dlaczego pojazd mi się nie pojawił. Tak jakbym musiał rozegrać jakieś bitwy. Dziwne. Torpi, bardzo dziękuję za donata. Wielkie dzięki. Piotrze, bardzo jeszcze raz dziękuję za donata. Cześć, Włodku. Siemano. Aha, trzeba zrobić 35 punktów. A właśnie dlatego. Wiesz co, nie zależy mi na tym jakoś mocno. Immortalsy po drugiej stronie, tak? No i dobra. T-49 jest... Nie ma na szczęście artylerii. Akurat mi na tym nie zależy. Mam tamte dziesiątkę, tamtą dostałem, tak więc spoko. Macie reklamę z chorobami? A czajcie, że wam się reklamy wyświetlają, a u mnie praktycznie każdy jeden live jest, można powiedzieć, cały czas monetyzacja ograniczana. Dopiero po 4-5 dniach, jak już wszyscy obejrzą, dopiero pojawia się. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję za donaty. No to wcale nie jest tak, że tutaj jak kurde ja siedzę 4 godziny i gram podczas live'a, to ja tutaj mam nie wiadomo co z tego, nic przeważnie od YouTube'a. A jak już to może po tym wszystkim, po tym, dajmy na to, gdzie wszyscy obejrzą, może 1 dolar. Staram się nie przeklinać, no nie wiem, może oni już, może myślą, że jak mówię Mongoł, to też jest dobrze obraźliwe, czy no nie wiem. Uważaj, Torpi, kurde, trochę tak za szybko tam pojechałeś, żebyś nie zginął, chłopaku. Pershing sobie tam stoi ładnie, Krzysiu. Pershing, Pershing, Pershing. Light nas tu świeci. Light, 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 light. Czy gdzieś ty, Krzysiek, pojechał? Czemu tak? Myślałem, że ty tutaj będziesz. Helcik tam jest. O, 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 mamy, mamy go, mamy. Aj, Krzysiu, żałuj, że ciebie tu nie ma, panie. Uciekaj z tamtej górki, chodź tutaj, oni wszyscy stoją przy bazie, kampią. Nie wiem, co ty tam robisz na tej górce.
Więcej dla mnie, stój tam w sumie, no. Dobra. Nie zrzmi. Mamy dobrego spotera. Eszło. Co tam za niszczarka jeszcze jest? Jaćka, uuu. Nadwisia. What? Co tam jest na tej bazie? Light jakiś? Light, kurde. Się gania z lightem teraz. Wiadro? Co to jest? Jakieś wiadro? Aha, tam jest Udes. Tam jest Udes, tu jest Buraska, tak? Jadą, jadą, jadą chłopcy. King Dragon. Krzysiek, uważaj, bo tam ich jest pełno. Na tym też są. Na wydmach. Niepotrzebnie tam pojechałeś tak do przodu mocno. Jak już, to chodź tutaj. Dwa razy już mi wsadził skurkowaniec. Dawać go, dawać go. Przegrywamy to, niedobrze. Coś tutaj za mocno to jechało, towarzystwo. Zaraz będę ich bił w plecy, o kur... Kurde, 3 do 8, panowie! Jak to się stało, żebyście popadali? Dlaczego tak? Teraz mam Udesa. Aha, jeszcze jedzie. Jak to się, pany, stało? Cały Udes, kurde. Aha, ja już sam zostałem. Chociaż jeszcze temu Aufowi mi coś wkleił. Kurde, na takiej mapie i bez arty, i także się poginęli, panowie. Co tu się stanęło? Co tu się stanęło? A prowadziliśmy, kurde, tak ładnie było. Masakra jakaś. Jak można było to przegrać? O, Krzysiu, na nas strzelałeś, widzę. Niedobrze, niedobrze. To by było bitwa wygrana jak nic, kurde.
Spoko, nie ma sprawy, Helciku. Zrobiłeś to, co do ciebie należało. Dyszki, kurde. Dyszki. No czasami nie idzie, ale no tutaj było kurde 70% naszego prowadzenia, bo tak, tamci byli zamknięci na bazie, wystarczyło tutaj sobie stać na wydmie. Dobra, heavy, ki 2, testo LT, kurde. Lighty. Dobra, jedziemy. Będzie grane może na zimnej, może nie. Dobra, 13 minut to tak zostało. Może nie dzisiaj, o, w ten sposób. Jakie my mamy dyszki? Takie sobie. Czekaj, ja wezmę te, to zniszczę, bo to zawsze mnie drażni. Pięknie. Dawaj, Krzysiu, dawaj go! Po co, kurde, ja świecę, żeby nikt go nie bił? Halo, miśki. Znowu coś wyświeciłem. Kurde, powiem wam, że ten czołg dobrze świeci. Bardzo dobrze świeci. Tutaj mało, za mało nas jest tam, z tamtej strony. Wszyscy tu pojechali. O kur... Odbiłem. Ewika. Dobra, jadę na tamtą stronę, bo... Tutaj jest nas za dużo. I przegramy tą bitwę. Zobaczycie, bo oni... Ci zaczną rushować. Wyjadą i... Wykończą tamci ich na tych górkach. Tak, miałem, zaraz zagram. Krzysztof, masz czołgi w środku. Kurde, nie wszyscy w jedno miejsce, panowie. Nie wszyscy w jedno miejsce. Na środku są czołgi. Trzeba tylko po prostu je kontrolować. W środku w magazynie jedzie, kurde, ten. Jedzie Heavik. Zaraz, Krzysiek, będziesz dostawał w bok od Heavika ze środka, z magazynu. To są dwa. Krzysiek jakiś taki mocno narwany dzisiaj jest. Coś on tutaj, kurde, się napił czegoś chyba. Siedem do 12, tak. Kurde, wkleił mi, nie?
pierdziele. Nie mogę z tym opuszczaniem działa tutaj. Ładnie. Jeszcze tam, kurde, stoi jeden. Oho, jeszcze tu jest też jeden. Dobra, tamta flanka padła. Super. Krzysiu może zagrać sobie czymś innym, bo widzę, coś ci nie idzie w tym niszczarku. Nie da się grać? Da się grać. Da się grać. Kurde, pewnie spadło. 96-94. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, zagramy tą niszczarą. Dzisiaj coś Krzysztof jest narwany mocno. Zobaczcie, ile jest niszczarek w porównaniu do medów, nie? I to na każdej praktycznie, na każdej nacji. Amerykańska, chińska, no ma tylko jedną. Ja nie mam drzewkowej. U Niemców też jest sporo. Jest, dobra, czechosłowacka, tak? Nie lubię tego czołgu, bardzo nie lubię. Strasznie mi to przeszkadza, że ta prędkość pocisków jest tragiczna. 897, 795. Jak można zrobić takiego TDK? Tutaj są dobre te pociski burzące, bo, dlatego że penetracja jest w miarę ok, no i uszkodzenia są dobre. Dobra, jedziemy. I opuszczanie działa. Tragiczne też jest. Kto na monitorze gra? Ja gram na monitorze. Ja nie mogę grać na telewizorze. Ja muszę siedzieć tak jak prawdziwy pecetowiec. Monitor przy biurku. Wtedy jest granie, a nie dam jakieś kurde na kanapie jak leniwce. Znowu dychy. Co to się dzieje? Zobaczcie, kurde, bardzo wysoko losuje. Gram na monitorze obecnie 28 cali. Ale się zastanawiam nad 32. Pamiętam kiedyś, ile? 20 lat temu, jak w Irlandii zamieszkałem, to kurde, miałem telewizor 32 cale, a dzisiaj się zastanawiam nad monitorem 32 cale. Dwa lajty jeszcze mają. Dobra, pojadę na górę, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, obecnie mam Samsunga, no. 28 cali, 4K, 144 Hz. Tak, Odyssey, to jest chyba G7 coś tam. Nie ma arty. Mam nadzieję, że nasi przyjadą do na górę. Też go kupiłem jakiś czas temu i bajka, ale w wersji 2K. Aha. Dobra, na szczęście nie wjeżdżają na górę. O, już nie jadą. Kurde, jak ciśnie za mną.
Zobaczył takiego miękiszona. No ale czemu wy nie jedziecie na tą górę, kurde? Halo! Ty! Postawali sobie tam. E75. A, pięknie MBT widzę gra tam. Pięknie, pięknie. Dobra, ja swoje zrobiłem. Trzech wykrytych. Te 30 też stoi tu, kurde. Co on ma za znaczek? 9 lat. Ała! Nie. Fachowiec! Nie pogada. Fachowiec. Następny fachowiec. Czekajcie. Zobaczcie, kurde, ja nie mogę trafić z tego pocisku, nie? Czołg chyba musi stać w miejscu, żeby cokolwiek zrobić. O, przewróci się, przewróci się. Kurw! Także jak będziecie grali tym TD-kiem, to tak się właśnie gra. Aha, MBT już nie mamy. Super, super. Tak się gra tym TD-kiem. Nie wiem, jak można zrobić takiego, kurde, TD-ka, żeby on miał prędkość pocisków tak beznadziejną. Nie, że jest miękki, duży, mało bije, to jeszcze, kurde, prędkość pocisków zachwycająca wręcz. A idź pan w... Już chyba Kaliban lepszy. Zaraz już tu patrzę. No, super, super. Super. Wow, chociaż raz sobie strzeliłem. Chociaż raz. Także zdobędziecie go, zostawcie, niech sobie stoi w garażu. Dobra, czymś trzeba, kurde, odreagować, bo tak to nie może być. Mam nadzieję, że nie będzie dużo dych. A w sumie tutaj teraz mi nie przeszkadza, nawet jak będą. Incul, warto... Gisora kupić na wymianę? Chodzi ci o TDK? Warto. Warto, tylko że musisz grać, wiesz, albo z daleka, albo, kurde, po prostu nadążać za drużyną, dlatego że on ma dość długi przeładunek. Musisz ogarniać strasznie, co się dzieje na mapie. Jest mobilny, jest fajny. Legwin, okej. Spotkaniówka, tak. Proszę, ile Huntsmanów. Kurnia, chłopaki odebrały nagrodę. Czym gra kolega Torpi? Buraskiem, dobra, buraskiem. To słuchaj, stawaj sobie tutaj na ścieżce. Ja pojadę na spota. Tu mniej więcej w te okolice. A ty gdzieś bij tam z tej ścieżki. KTTS czy... Na pewno KTTS ma lepsze działo. Wiesz, to Pawle zależy od mapy. Zależy od mapy. KTTS na takiej zamkniętej mapie, na przykład tutaj, by się sprawdził. Bo nie jest duża mapa, nie musi daleko jeździć, tak? Bo nie jest powolny. To dwa zupełnie inne TD-ki. Dla mnie ta skodzianka... Ta niszczarka jest chyba najgorszą niszczarką. Gorszy chyba nie ma obecnie w grze. Bo ani to nie ma alfy, ani to nie ma działa, nic nie ma. Ale to mówię, to jest moje zdanie, tak? Kwestia po prostu... To do tego, jak podchodzi. Dobra, bić go tam, bić go! Bić go, kurde.
Panowie, ja tutaj świecę, a tu co? Nic się nie dzieje. Tor coś tu jedzie. Aha. Nie, tor coś się stałem. Ale ej, tutaj nikt nie pojechał do miasta. Wszyscy stoją, kurde, na drapane liczą. No dobra, niech tam przejmują z bazy. Ja tam się pchać na razie nie będę. Ta 3-2 tu jedzie. Dobra, przeładowuję. Trzech już kapuje. Dawaj tą burasku, chodź. Będziemy robić zamieszanie, bo tutaj już chłopaki we dwóch padają. Ja na tego wyjadę, bo mam nadzieję to robię. Dawaj tą buraską tutaj do nas. Nie stój, nie stój. Mam jeden pocisk. No kur... Jak zwykle ostatni pocisk, nie? No jak zwykle. Czemu tam stoisz tą buraską, a nie po... A, ty już ledwo żyjesz. Jak to się stanęło, że ty ledwo żyjesz, jak ty cały czas stoisz tam z tyłu? To ja tutaj, kurde... z sercem... na tam blaku? Kurde, miałem hita i go nie przebiłem, dlatego ta buraska żyje, żyje. Mamy 6-1. Dobra, ładuję. Kurde, przerąbiemy to znowu, nie? Cały czas, kurde, magazyn miałem zrobiony. Tylko gdzie jest to buraska? Torpi, coś ty zrobił, że ty, kurde, masz tyle hapsa? Czy tam cały czas z tyłu stałeś z tą całą bandą?
praktycznie całą bitwę w mieście i... Dobra, garsz. Czekajcie, już jest chyba stream, nie? Dobra, mamy akurat World Premierę. Okej, okay, czekajcie, zobaczymy. Co... O, jest, proszę. I są Japończyki. Są Japończyki. Nie mówcie, że dadzą Orochi do wygrania. A, no tego samuraja właśnie widziałem. O, jest. Tigers, tak jest. To jest właśnie ta miniaturka. Orochi do zdobycia. Się wysilili. Japoński tygrys, ale lipa. Ale lipa. Te, patrzcie, ja kupiłem TS5. Ale jaja. TS5, no i zrobili... Co to, 8 jest, tak? Tak, 8. Skórka do niego. Dobra. I teraz Ultimate Pass, tak? Trzecia era. Co tu jest? Cold War Ammunition Updates. Bagno. Ej, ten, nie bagno, tylko kurde dębina chyba to była mapa, nie? Japońskie, no, niszczyciele, tak? Także się chłopy, kurde, wysilili z nagrodami. Dwudziesty szósty. Masakra, kurde. Dają niszczarkę, którą już kupiłem. To jest piątkę. No dobra, to będzie zwrot, tak? Dają tygrysa japońskiego, też go mam. Orochi. Ostatnio kupiłem go, bo czy mi ze skrzynki wypadł? Nie, wymieniłem. Za jakiś czołg wymieniłem, jak była wymiana. No to teraz będzie kolejny zwrot. No i japońska niszczarka, tak? 8 tieru. Tak, to jest piątka, spoko. A reszta to śmietnik totalny. No ale widzieliście, dębina będzie, o ile dobrze widziałem. Powrót mapy. Dobra, czekajcie, pojedziemy teraz czymś innym. Porażka Lakeville, niedobrze. Bardzo niedobrze. No to czekajcie, jeszcze raz powiem. Także sezon nie za ciekawy. Nie za ciekawy. Kurde, Orochi jego dali. Come on. Czołg chyba, co się najgorzej sprzedawał. TS5 podejrzewam, że wielu graczy nie ma. No, tygrys japoński, no to już mogliby sobie darować, nie wiem, coś innego by dali. TS5 akurat fajna. Kurde, tutaj chyba wsparcia zbytnio nie mam. Dobra, nie mam wsparcia, nie jadę sam. Pojadą czy nie pojadą? Kurde. Jaka jest arta? Umyj.
Jakiś chyba tygrys jechał, nie? Czy coś to jechało? Kur! Jak on mi tu wsadził? Skurkowany, no. Czołgi jakoś potrafią przyjechać tutaj, a nasze jak zwykle, nie? Nasze jak zwykle. Dobra, więcej tutaj nie przyjadę, bo... Niszczarku, kurde, jedzie środkiem. Gość. A ci stoją tutaj, czekają. Nie wiadomo na co. No zobaczcie, jak się pięknie gra niszczareczką ósmego tieru. Środkiem i to jeszcze totalnie wolno. On jedzie środkiem. Dobra, coś będę próbował upolować, ale widzę ciężko. Dobra. Light. Jak on tam dostał? Ma gęsi ma. Tamta flanka nam padnie zaraz. Zamiast na tej długiej prostej się ustawić tymi niszczarkami, ten się rozwalił. A idź pan w weekend w sumie, no tak. A jeszcze mnie kwadrat mierzy. Co to za kwadrat, że on się tak czepił? 4 do 12, ślicznie, ślicznie. Ten tygrys żyje jeszcze. Ojo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 j
Czy z tej biją i z tamtej biją, skąd nie biją, nie? No pokazywali jakąś mapę. To chyba była Dębina, o ile dobrze pamiętam. Live Oak czy coś takiego. To chyba była Dębina, nie? Czekaj, zaraz sobie to cofnę jeszcze raz. Topol. Obiekt 490 topol.
Co tu jest? Tiger. Noż. Cold War Mission Ended. No, tak. Life of... No szkur... Co oni robią? Co oni robią? Co to za jakieś downy grają, cholera? Tak, dębina. No dębina. Returning map. Life Oaks. To jest dębina. Kurde, to ja tu gram i oglądam live'a i widzę, a wy nie widzicie? Co to jest? Co to jest, ja się pytam. To widzę i po drugiej stronie też takie, kurde, jakieś nie wiadomo cuda się pojawiają. Gościu sobie jedzie środkiem, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby niezniszczalny. O. Co ja tu mam? Ingrysek T-43. Dobra, możemy z nimi walczyć. Banana booster. Było mi w sumie pomoc mocno niepotrzebna, no ale by mogli przyjechać tak, żeby kurde się tamci nie pchali zbytnio. Co tam jeszcze jest? No ale kurde, przy takiej ilości ich, jak tutaj są, to ja to zbytnio nie dam rady ze wszystkimi. Hello. Kurw. Bo i Herkules ten jak ludzi kupa, nie? Co tam jeszcze jedzie? Ten to 43. Dobra, już twoje hasanie musi się skończyć, bo to za długo i tak tam stałeś. Starczy tego. Jedzie, mój wybawca jedzie. Dobrze, że był gościu, chociaż odstraszał ich trochę. Dobra. Gdyby nie on, to by tutaj na mnie wyleli się. Jak głupie. Mm-hmm.
Nie można było szybciej, nie można było. Ale kurde, mówisz, jest weekend. Zobacz, jak oni grają. Zobacz, jak oni grają. Gościu, kurde, gra na topce. Takim paladynem. Teraz podjechać pode mnie, natłuc, przy ten czołg ma tak niesamowity potencjał. On ładuje H4 sekundy. Po 240 czy 280, coś koło tego. A on tam stał z tyłu sobie i... Tak jakby, wiesz, nie wiem. No ale to widać. To widać, kurde, po wynikach, jak oni grają. Weekend weekendem, szkoda gadać. 91, dobra, jedziemy dalej. Jakiego masz Xboxa? Tego ostatniego, czyli Series X. Moje ulubione czołgi dostają rebalans. Jakie? F, wow, FV dostaje, ciekawo, co mu tam dadzą. King Tiger? King Tiger przecież nie potrzebuje. On jest dobrym czołgiem ciężkim. VK. Kierów i jeszcze trochę innych Niemców. Dadzą mu FV-owi radio lepsze. Cześć pan, siemano. Jest farta, nie ma arty. No. I teraz pytanie. Dobra, jadę tutaj. What? What? Dobra, dobra. Co on ma tam, kurde, jakiś noob protection, czy co? Trzy razy się od niego odbiłem. Dobra, pan Charlemagne. Huntsman. Kolejny Huntsman, tak? Zdobyty. Dobra, tego lighta trzeba porobić, bo to się mocno panoszy. Dawaj tym maluszkiem, ciśnij go tam, ciśnij. Porobili go? Nie. Dobra. Jest i drugi.
Biedna to jest piątka, sama walczy, a ta kurde towarzystwo z tyłu stoi, nie? Czekają na oklaski. Dobrze, Light podjechał. Co mnie tu świeci cały czas? Jakaś niszczarka tu musi stać. No zobaczcie. Tu jest Saszka, Judas. Judas przyjechał. A to Judas. Dwie saszeńki zostały, tak. Judasa, jedziemy Judasa, kurnia. Jedziemy z tym Judasem. Ej, no. Gdzie jest druga? Tutaj w tym czołgu można powiedzieć, że tak, on ma pancerz, on ma pancerz. Jak piąteczek? Super. Mamy nowy sezon. Mamy nowy sezon. 91,5. Albo poczekajcie, teraz zagram może tym. Z losowaniem do dziewiątek. Z losowaniem do dziewiątek. Z losowaniem do dziewiątek. Mówisz, cieszysz się, że dali na ten, na trzecią erę. No ciekawo, jaki on będzie. Burżuj z losowaniem do dziewiątek. Znerfili Tigera 131? Kurde, on nie słyszy mnie, czy co? A w jaki sposób? Ja w sumie i tak nim nie grałem. Kurde, z losowaniem do dziewiątek. Pokazuję jeszcze raz. Wybierasz czołg i w prawym górnym rogu jest napisane poziom, znaczy pojazd do poziomu dziewiątego. To są pojazdy do dziewiątek. Jakbym wziął ten i miał poziom do poziomu dziesiątego, czy tam do X-a, może tutaj trzeba powiedzieć X. Poziom do poziomu X. Tutaj mamy poziom do kreseczka i X, czyli do dziewiątek. Weź sobie czołg do dziewiątek i jak chcesz to wbij do plutonu.
A czołgów jest sporo, bo był ostatnio do wygrania przecież ten T-34 na 3. Coś tam jeszcze było do wygrania. Jest trochę tych pojazdów do dziewiątek. Pantera 8-8. No chyba, że nie masz. Dobra, nieważne. Dwie arcioszki. Co to jest? Kopytko i amerykańska, tak? Dobra, mam Stone Colda, widzę. Ciekawe, czy pojedzie ze mną na przepych? Chyba na przepych bym pojechał. Tak mi się wydaje. Szukasz takiego, czy masz? No musisz mieć, przecież tych czołgów jest masa. ST2, Jaćka 8-8, no jest trochę tych czołgów. Dobra, jedziemy na przypychacza. Trzy lajty, tak? Ciężkie stoją w bazie, to już jest wesoło. Oby ten tylko pojechał za mną, to będzie dobrze. Ósemka, tak, japońska ósemka, no. Remka. No zazwyczaj robią tak, że wiesz, że zawsze wydadzą czołg, jak wchodzi linia, to premkę dodają. Tutaj akurat wcisnęli ją do sezonu. Wcisnęli ją do sezonu, a nie do, wiesz, do sklepu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie mnie oceniać, ale jest to, co jest, no. Teraz się laj zdziwi. Albo ja się zdziwię. Dobrze, bo teraz będę miał zasłonę. Gdzie ty krowo jedna? Chodź tutaj, gdzie uciekasz? Patrz, bije mnie. Czekajcie, tutaj jest ciężar, wyjdzie. Dobra, nie ma tego wiadostwa. Sorry, stary. Gdzieś mi się tam pchasz jakimś cudakiem. No kurde. Ale ma kamo, jakie dobre. Zobaczcie, gościu mi zniknął. A on jak w krzaku sobie tam stoi. Fajnie, dlatego ma takie kamo. Dobre ma to kamo. Jaćka 8-8.
trzy kreseczki, ale takie masz myśli na, znaczy masz na myśli jakieś takie inne kreseczki, tak? Tu, tu, du, 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 tu, czekajcie, dobra, to teraz pojedźmy może czymś innym. O, może polskim pojedziemy. Tutaj nie chodziło o klan, noob. Dobra, co my tu mamy? Wyszki mamy, tak. Ciekawe, czy ktoś tu pojedzie, czy nie. Kurde, wczoraj grałem na tej mapie, słuchajcie. Sam pojechałem, jak zwykle. Reszta pojechała na drugą stronę. Wyginęli tam. Ja tutaj zrobiłem chyba... Tylko czym ja kurde grałem? Czekajcie, czym ja grałem? Już nie pamiętam, ale najlepszy wynik całej drużyny. Łącz, jakbyśmy mnie nie liczyli, to drużyna kurde nie zrobiła cała takich uszkodzeń jak ja. Sobie wyobraźcie, jaki to był poziom. Dobra, jadą, jadą kukoki. Jaki jest light? Nie wiem. Kurde, nie mogę go wpuścić tam, nie mogę go tam wpuścić. O kurde, co mnie tak przyrżnęło? Co to było? Kurde, gościu. Przebijaj go, a nie się bawisz. Czekajcie, kwadratowy. No, bardzo możliwe, że to była lodówka. Dawaj tym lightem, podświeć tutaj te kurde niszczary. Tam, no właśnie, tam się z tyłu skampili i stoją. Tam cały czas jest lodówka, nie? Dobra, strzeliła lodówka. Stanął gościu sobie i stoi. Dobra. Ja
jakiś chyba medy jeszcze jechał, nie? Coś tam było. Dobra, nie ma arty. Nice. No ja teraz mu tutaj nic nie zrobię. Dobra, on strzelił. Dobra, nice. No, 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 no. Nie, kurde, jedziemy, 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 lisie. Dawaj, panie lisek. Dobra, już. Lisku chytrusku. Jest ten główek. Kurde, jak on tam stoi, że go... Aha, nie mogę wykryć. A on mnie świeci. Ty, panie matador, chodź o tu, kurnia, chodź tutaj. Coś tam jeszcze musi być, oprócz tej lodówki, tak mi się wydaje. Strzeliła, dobra. Ale jakie ma, kurde, kamo, skurkowaniec. Już ten wielki łeb ci tam się nie uda go schować zbytnio. Patrz, jeszcze mi wsadzi, skurde. Kurde, no. Ile ten miał hapsa? Też miał mało. Hakier. Tu jedzie snajper. Oj, dawno nie widziałem tej pani pancerniaczki. Kurde, zobaczcie, jaka kapitalna penetracja jest tutaj na tym dziale, jeżeli chodzi o pociski premium. 290. A kurcze, też wolne są pociski, strasznie. O tak, teraz do X-a, teraz poziom do X-a. Pamiętam, Grzesiu, pamiętam, właśnie miałem mówić o nim. To co? Jak nowy sezon się podoba? Jako tako, po japońsku! O, już mam jutro, na jutrzejszy film tytuł.
Jako tako. Sezon jako tako, kurde dychy. Konstantin gra z nami, tak? W dziesiątce, spoko. Nie ma Arty. Murat. Jaki mam osprzęt na lisie? Chyba standardowy. Stabilizator, dosyłacz i optyka, o ile dobrze pamiętam. Cześć Menelaos, witam serdecznie. Najlepszy czołg. Najlepszy czołg Cold War. Dla mnie Molot. Molot na trzeciej erze, na drugiej erze. Jednak tutaj sentymentalnie podejdę. M60 A2. A na pierwszej lodówka. Te trzy czołgi. Resztę może nie być. Arty na szczęście. Sezon sezonem, a te WTD-ki też będą... Nie. One pewnie zostaną podane od... Dwa tygodnie pewnie po, ale... Dlatego, że premkę dadzą w sezonie, wiesz. Najpierw musimy się nacieszyć premką, a później dostaniesz liniowe. Ale fajnie, że będą. Że coś nowego, tak? W końcu. No kurde. No tutaj ten Patton ma odpowiedni kamuflaż, co? Akurat na ten. Ja nie mogę gdzie opuścić. Teraz mogę. Parówo jedno, aha. Co mnie tu bije? Co to towarzystwo tu robi? Na co oni czekają? Dwa czołgi, kurde, i na co oni czekają? Bez kitu, nie? Pewnie, że aż ja wyjadę, kurde, ósemką. Aj. Oj, ładnie przytuliłeś, tak. Chciałeś sobie z balkonika postrzelać? To sobie postrzelałeś. Teraz ja dostanę. Na jednym czołgu się chłopaki zatrzymały i stoją. Do ataku, kurde, bo tam ta flanka nam pada. Wy gracie dychami. Dwa medy ich tu trzymają. Dobre. A ten to już nie wie, co ma robić, nie? Ten to już nie wie, co ma robić tym Pattonem. Dobra, jadę znowu, bo to jakieś ofermy. No i zobaczcie, i te medy tam stoją, nie? Jest lodówek, panowie. Konstantin, trzeba było bić go. Jakby ktoś tutaj mi pomógł, to by było fajnie, bo ten medy chce bić, ale zaraz mi skończą. Jeszcze coś wyświeciłem? Co to jest? Nie mówcie, że te medy tam przejechały. Tururururut.
Dobra, weźmy jakiegoś twardogłowego. Czekajcie, co my tu weźmiemy. Chcesz grać medem do dziesiątek, tak? Masz losowanie do dziewiątek w tym ST dwójeczce. No to będziesz grał z dziesiątkami. Dasz radę. To nic. No dla mnie nic. Oni widzę tak do siebie podobni trochę, tych dwóch. Ten Tang Sos i ten Sweetie. Tylko tamtemu nałożyć jeszcze czapkę i chłopaki podobne. Dobra, bierzmy się za nich. Jest ryzyko, jest przyjemność. No spoko. Niektórzy tak mówią, jak ani razu nie wystrzelą w bitwie. Jakiego kiksa? Proszę, coś wyświeciłem. Dawaj Krzysiu go, dawaj go, dawaj go, dobrze. Kurde, co ten light? Jak on świeci tym lightem, jak ja tutaj go wyświeciłem. Ferdek, czego nie bijesz tego czołgu? Zobacz, jedzie sobie elegancko. Na co ty czekasz? Dobra. Walczysz tam, po tamtej stronie, walcz. O, o. Coś tu mnie świeci. Light przyjechał. Lighta, 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 lighta go. Kurde, nie mogę opuścić działa. Ej, 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 ej. Chciałeś Freda wydymać? Chciał Freda wydymać, no. Owoc! Owoc będzie mnie atakował. Dobra, cofnij Krzysiu. Cofnijcie, cofnijcie. Tam coś w rogu, kurde, biło. Tej Arta nam pomoże. W rogu tam coś bije na J1, na tamtej linii J stoją czołgi. Tu jest Jaćka bokiem. Kurde, mi zniknęła akurat, no come on. Oregano jakiś wjechał. Dobra. Oregano jedzie, dobrze. Dobre. Jaćka kurde bokiem tutaj jeździ. What the hell? Co mi tu świeci? Ależ ten czołg jest mułowaty.
Gdzie ta Jadwisia? No była tu. Gdzie ona jest? Co tam mogło być, kurde, w rogu? Streetwagen prawdopodobnie. Earthshaker jedzie, ej, Earthshaker! No i zaraz nam przepych padnie. Dobra, widzę, chyba się skończył, tak, z tym Life Wargamingu. Okej. Słyszycie, jak się w kuchni ktoś tłucze, czy nie słychać tego? Bo mam tu wyciszony mikrofon, znaczy, żeby nie łapał wszystkiego. Aha, kurde, spota mam. Nie wiem skąd. Tam w rogu coś. Jeszcze mi tu kwadrat mierzy. Ten item tak widzę, kurde, niezbyt ciekawie zagrał. Dobra, muszę pojechać tutaj, bo tam jest spot z tej strony, tam chyba ten Murat jest, tak. Ale poważnie było słychać, jak garnki były? No proszę, Streetwagen jest, właśnie. Bo mam włączone, żeby nie zbierał mikrofon. A moja pani coś tam w kuchni robi. Ten mnie dziad tu, kurde, świecił. No właśnie. Nie traćcie pocisków. Zaraz tutaj niszarka mu tam przyżnie, dobrze. Dobra, kto ma więcej? Krzysiek. Krzysiu, ty się wycofaj, widzę. Aha. Widzę, burżuj ma szatańską liczbę. No nic, będziemy grali, próbowali, tak? 2, 6, 8, Jaćka. Lajta jak zwykle nie ma. Kurde, to jeszcze był jeden Streetwagen. Oj. Niedobrze. Jak on mnie tutaj wyświecił tym heavy-kiem? Come on. Teraz zobaczymy, co ten nasz light zrobił. A, czekamy.
Ten stał całą bitwę. Jeden strzał chyba tylko zrobił. Musimy się kurde wrócić. I on ciśnie do przodu. Cześć Sławomirze, Trębaczu, witam. A ty, gdzie masz apteczkę? Ferdek, gdzie masz apteczkę? Nie masz apteczki? Gdzie jest nasz light? No, natrzaskał, kurde, na takiej mapie. Natrzaskał. Nie masz, to jak ty grasz? Bez apteczki grasz, czy co? Cześć, Sławku. Weź, wybieraj czołgi, kurde, z losowaniem do dziewiątki, bo, do dziesiątki, bo cię zaraz wyrzucę. Jak, kurde, wybierałem czołgi z losowaniem do dziewiątek, to brałeś do dziesiątek. Teraz czołgi do dziesiątek, to bierzesz do dziewiątek. Hello. Oj, bo kurde, nie obczajam takiej bazy, nie? Nie czaję tego. Tak jakby ktoś, nie wiem, na złość robił, czy... Nie rozumiem tego. Ale brałem wcześniej czołgi do 9 tieru, to on wybierał, kurde, do 10. Teraz biorę do 10, to on bierze na odwrót. Nie wiem. Może coś nie po naszemu mówię. Panie Ferdynandzie, co się z tobą dzieje? Ja wiem, że jesteś kiepski, ale to aż tak kiepski? Do roboty. To nie opóźnienie. Może i tak. Po japońsku mówię, tak, no, tak akurat przy nowym sezonie, no. Od tyłu. Uważaj, Krzysiu, bo Earthshaker jedzie. Czekajcie, co my tutaj jeszcze mamy? Jedzie KW2. Jest Earthshaker. Dawaj go, dawaj go. On jest sam. Dobra, ja na niego wyjadę. Tłucz go. Tłucz go, tłucz go, tłucz go. Nice, nice. O, jeszcze mieliśmy jednego G-Sora. Uważaj, tam jest jakaś szóstka. Tu jest even. Chodź tu, obudzie mały. Potrzebuję pomocy z tym Ragnarokiem. Czemu wy, kurde, nie kończycie tej ludziska, tej szósteczki? Dobra. Ale jaj.
Co to się stanęło? Też tutaj była jeszcze jedna niszczarka, on się wrócił. Dobra, to ja się wrócę. Ci chyba stali, czekali aż tam Krzyśka spompuje. Ale kurde, szóstka? Czy tylko szóstka była? Ten w tym tygrysie to się widzę własnego odcienia boi. O, o. Z kimś takim gramy. Czekajcie, tu jakiś ciężki jedzie. Ale nie wiem co to było, chyba Francuz, tak? O, nie dostał. Ja też. Co robi ten gościu, kurde, w tym... W tej niszczarce, w tym dzisorze. Tak samo tam, pojechał na przepych... Kurde, ja burzaka załadowałem. Ten go nie może przebić, hello. Gdzie ona była? Tu była. W tym sezonie będzie mój jak jadę. O, jaki fajny ufok. O, jaka fajna mapa. Nie ma arty, są dyszki. Tym razem dwie lodówki. Jedna była za mało. Perdek, jak jesteś tutaj na czacie, wysłałeś mi zdjęcie, że ci nie pokazuję. To zobacz sobie na zdjęciu prawy górny róg. Ten róg, pomarańczowy napis. Pojazdy z losowaniem do X. Tak jak masz nazwę STA2 Black Edition i pod spodem. Masz pod spodem parametry, a nad parametrami jest, pisze jak byk. Że pojazd losowanie ma, do jakiego poziomu. Nie wiem jak ja mam wytłumaczyć, już tyle razy to pokazywałem, tyle razy tłumaczyłem. I z tego co widzę to dalej, jak grochem o ścianę. Tak troszeczkę trzeba się wczytywać, co tam jest napisane. Dawaj, 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 stary, dawaj, no jedźżesz, kur... Stanął, no nie wierzę, no nie wierzę. No, co za ruski mongoł, nie? Co za ruski mongoł. I teraz nie przejadę. Tam coś jest.
Dam radę czy nie? Trochę wolny jestem. Dobra. Nie będę ryzykował jednak. Już za późno, choroba. Dobra, jest jakaś niższara. No ładnie weszło z tego hesza. Ten się utopi. Tak. Lód, zobaczcie, lód się załamał. A może przejedzie? Kurde, ten czołg lepiej świeci niż ten, niż no. CS? Dziwne, bardzo dziwne. Przecież jest dużo większy. O, proszę. Jaki misiu. Dobrze te. Hesze tłuką. Ups. Co to jest? A ten tor to jest, tak? Sporo niszczarek zostało, tam w krzaku mogą stać. No i stoją. Co tam jest? Kurde no. Graj tu z ruskim. E4. Tam jest E4. Dobra, można by było spróbować pojechać na tego tortoisa, tylko że z tym kurde mongołem ruskim to trochę strach, co nie wiadomo co to jest. O, no było dobre. Strzelił. Żyją wszyscy, żyją. Szkoda, że nie mam takiego kółka w garażu, żeby kurde zakreślić, gdzie to jest. Żeby każdy zobaczył. Jeszcze raz mówię, jak jest Ferdek na czacie. Ferdek, zobacz, pisze, jest napisane 910 dni, moje wszystkie srebra i tak dalej. I pod spodem lecimy Earthshaker i jest pomarańczowy paseczek, a pod tym pomarańczowym paseczkiem jest napisane pojazd do poziomu 10. No tu akurat są wszystkie do 10. Czekaj. Weźmiemy do pojazd do poziomu 9. Widzisz? Mam nadzieję, że zrozumiane. Ale mam taką nadzieję. Dobra.
Czy gram padem? Tak, tylko padem. Ja nie potrafię na myszce. Ja w ogóle nie mam myszki. Znaczy w szafce gdzieś tam leży w biurku. Nawet jak robię cokolwiek na kompie, to używam trackpada. Nie mam myszki. Z myszką pożegnałem się. Dobre 20 parę lat temu. Wiesz co, strategię na przykład jakbym miał grać, to tylko i wyłącznie myszką. Padem się beznadziejnie gra, ale do takich gier jak ta czy Call of Duty to spokojnie pad mi wystarczy. A grałem tutaj myszką, no w sumie nie, no grałem myszką, tak? Grałem w tego, co to była za gra, kurde, czekajcie, ta strategiczna. Age of Empire, o właśnie, Age of Empire grałem. Jakie czułości? Zaraz ci pokażę. Nie ma arty, nie ma arty, dobra. Spotkaniówka, czy mają? A, mają czoł ciężki. 2 lajty. Kurde, mogłem bić, tylko że tej light jest. Mogłem bić, tylko tak, dwóch wyświeconych, a nie ma żadnych asyst. Tam jest jeden light. Ktoś jedzie. Czekajcie, się ustawię tak z daleka, żebym tego tortoisa mógł tłuc. W tej pozycji nie jest mi aż tak dobrze wygodnie. Gdzie on jest? Jeszcze jakiś med, jest huntsman, tak? Dalej, bo... Kurde, kapitalne jest to działo. Słaba penetracja, ale naprawdę działo jest kapitalne. Krzysiu, to to gra? Chodź tutaj, Krzysiu! Tutaj jest tortoise i ten huntsman. Gdzie jest ten tortek? Dobrze. Tu jest tortoise, dobra, mamy go, mamy go. Hello. Uważaj na tortoise'a, uważaj na tortoise'a. Ten skurkowanie zbije mocno i szybko. Light, 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 light! Pięknie, 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 pięknie. Jeszcze jeden nam został. Czekajcie, ja zerknę na tamtą stronę, tutaj. Light nas objeżdża i leopard jest. O kurde, ich tutaj trochę jest. Czekajcie, tego może skończę najpierw. Dobra. Dobra, się szybko przeładuję i... Chodź tu, pantero, uciekaj stamtąd. Bo nie damy rady im, musimy ich wyciągać na otwarte. Chodź tu stary, chodź, 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 chodź. Panowie, uważajcie, bo tutaj pełno czołgów jedzie. Od tej strony. Ja się już przestawiam na nich. Łukasz, uważaj, uważaj. Tu jest light.
Dobra, kończę lajta. Okej. Okay. Jedzie jeszcze 50 TP i coś tu jeszcze jechało. Chyba, że wjechali, kurde, do tego, do wąwozu. Ale nie wydaje mi się. Wiem, że był leopard. Leopard. Dobra, wjechał tam leopard, okej. Okay. To i pewnie 50 TP, tak. Dobra, to możemy ich bokiem już robić. Możemy bić boczki. Do 50 TP, kurde, przydałoby się jakoś ominąć. Dobra. Następny. Strzelił 50 TP. Dobra, ładuje i został nam med, tam stoi na tym, na kampie. Sumy chyba dwa. What? Tu jest. Dobra, tego zostawimy, jedziemy tam, gdzie ma więcej hapsa. Tutaj jest. Te 3, 4 na 3, okej. Okay. No full jest, tak. Siema, stary! Pięknie, pięknie. O, Łukasz widzę ogarnia, bardzo dobrze gra chłopak. American, tier 5. Aha, już podali ten. 4 bańki. No to 4 bańki. Za szósteczkę dają 1,5 bańki, a za Orochi? Ile będzie za Orochi? Też 4 bańki. No to spoko, prawie 4. To nieźle, nieźle. Nice. Czekajcie, który jest? 8:30. Dobra, słuchajcie, zagramy oczywiście ostatnią. Jutro będzie prawdopodobnie też, ale materiał też zrobię. A dzisiaj spędzę jeszcze trochę wieczór z moją panią, bo nasza młoda pojechała do koleżanki, dzisiaj będzie spała. Także wiecie. Wiecie jak jest, nie? Posiedziałbym z wami, ale moja pani ma jutro też wolne, tak więc może jakiś wspólny wieczór przy świecach. Lakeville, spotkaniowa, oj. Ósemki, dobra, no, będzie dobrze. Słuchajcie, plan jest taki, jadę na spota, oczywiście, a wy mnie wspierajcie. Mamy tak, raz, dwa, trzy lajty, nie ma buraski, nie ma. Postaram się jak najwięcej wyświecić na przejeździe, a wy tam się ładujcie i prójcie. Miliony srebra, okej. Okay. Aha, czekaj, Luke, poczekaj, zaraz ci pokażę. Przypomnij mi po tej bitwie, dobrze? Przypomnijcie mi, żebym pokazał koledze, jaką mam czułość. O, widzisz, Robsio, to dobrze. To dobrze. No nam się to rzadko zdarza. Bardzo rzadko. Teraz dziewczyny lecą też do Polski we wtorek. Tak więc zostaję sam. Prawie 2 tygodnie. Coś tu strzeliło. Fajnie, nie ma artylerii. Co ty, kurnia, panie, strzela do mnie, że ja nic nie wyświeciłem. A mnie coś świeci. Ciekawe. Light jest. I jakiś samochód mi przeszkadza. Dobra, on się utopi już. Dobra, szkoda, że asysty nie wpadły.
Dawaj go, Łukaszu. Kurde, ale zobaczcie, Matis jakoś lepiej świecił. Co mi tu świeci? Tabulec. Dobra, możemy jechać powoli. O, tu mamy dziada jakiegoś. Airshaker niekoniecznie. Pięknie. No i dobra, tam był KW-3, tak? KW-3. Lajcik tu jest. Co za lajcik? A miksik. Dobra, zaraz ci pomogę z tym lajtem. Gdzie on jest? Tam jest Orochi. Nie chciałbym go spotkać raczej. Cała buraska. Tutaj Orochi gdzieś jest. Gdzie ten Orochi? No proszę. Jaki misiaczek. Jest tutaj Ron. Wielki Ron, tak? Jak on tam stoi? Kurde, bokiem jakoś tak? Nie wiem, jak on tam stoi. Tu jest. Nie, szkoda pocisków. Dwadzieścia 422 polosowało? Masakra, kurde. Masakra. Nice. Szybka akcja. Szybka akcja. Tyle, słuchajcie, tyle. Fajnie, mamy wiadomości na temat sezonu. I co, jutro zrobię materiał informacyjny. Aha, czuło się. O, bardzo dziękuję, Grzesiu. Ustawienia już pokazuję. Tutaj mamy czułość. Na X-ie mamy 80. Na. Czekajcie. Na X mam. Tam. Chwila, chłopaki wyjdą. Dobra. Na X-ie mam 80%, a na Y-ku mam 50%. Tak to wygląda. Jest tutaj kolega, który pytał o to? Luke Kozłowski. Dobra, mam nadzieję, że wszystko jasne. Tak więc bardzo dziękuję za Plutony. Wam za uwagę, że wpadliście i co? Zapraszam na jutro
Znowu może się pobawimy. Aha, czekajcie, jeszcze tylko zerknę na punkty. Ile mi się udało zdobyć? Było 400 coś, tak jak zaczynałem. No prawie 500 jest, tak więc spoko. Dobra. Miłego wieczoru, miłej nocy, trzymajcie się i zapraszam do następnego. Hej.